jest dzisiaj czwartek, 18 dzień czerwca. Ze Starego Testamentu mamy słowo zapisane w Księdze Genezis, w 6 rozdziale. Uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg. A zechciejmy się, drodzy, pochylić nad słowem z Listu do Hebrajczyków, gdzie w 11 rozdziale, w 1 wierszu tak zapisano. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wiara. Greckie pistis, łacińskie fides. To słowo, wokół którego ogniskowało się tak wiele reformacyjnych sporów. Doprowadziło to do sformułowania zasady wiary naszego Kościoła, pryncypium teologii ewangelickiej sola fide, tylko wiara. Jedynie przez wiarę jesteśmy zbawieni, a nie poprzez uczynki. Ale jeśli byśmy szukali na kartach Biblii definicji tego pojęcia, jakim jest właśnie wiara, to będzie nam bardzo trudno. Tak naprawdę w nauczaniu katechetycznym mówimy, że List do Hebrajczyków definiuje wiarę, mówi, czym ona jest. Pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Co pokazuje ten zapis? Że wiara nie jest niczym statycznym, nie jest czymś, co dotyczy przeszłości, tego, co za nami, ale wiara patrzy zawsze w przyszłość, z nadzieją. Wiara, nadzieja i miłość. Te trzy pojęcia zostały później nazwane chrześcijańskimi albo teologicznymi cnotami. Ale to nie są cnoty w greckim dawnym rozumieniu, jako pewne czynności, które musimy spełniać, które muszą stać się naszym zwyczajem, stałością, ale to dary. Bo właśnie w zasadzie sola fide odnajdujemy, że wiara jest darem. To podkreślał tak bardzo nasz reformator, ksiądz dr Marcin Luther, który mówił też fides fiducia est. Wiara jest zaufaniem. Właśnie na tym aspekcie wiary kładąc szczególny akcent. Bo to rzeczywiście mniej istotne, czy szczegółowo znamy chrześcijańskie dogmaty, czy potrafimy wiarę zdefiniować tak jak autor Listu Hebrajczyków, czy też żyjemy wiarą, jest ona dla nas rzeczywistością, do której odnosimy naszą przyszłość. Właśnie to. To, co przed nami, czego się spodziewamy, to, czego nie widzimy, czego nie możemy dotknąć, złapać. Dlatego reformacji tak obce jest udowadnianie na drodze rozumowej, że Bóg istnieje, że jest, że można go w filozoficznych formułach zamknąć i powiedzieć, oto on. Wiara jest doświadczaniem, drogą z Bogiem, nawet wtedy, gdy jest ciężko i trudno, co przeżywaliśmy w ostatnich miesiącach. A co w sposób szczególny chyba przeżywają teraz młodzi ludzie. Dzisiaj ostatni dzień egzaminów ósmoklasistów. Również maturzyści zmagają się ze swoimi egzaminami. To czas dorastania, dojrzewania, zamykania pewnych etapów swego życia i patrzenia z nadzieją w przyszłość. W tym roku ci, o których mówimy, ósmoklasiści, uczniowie szkół podstawowych, nie mogli w wielu miejscach przystąpić do konfirmacji. Nie mogli właśnie przed zborem publicznie wyznać swojej wiary, przyznać się do Chrystusa i złożyć świadectwo przynależności do Chrystusowego Kościoła. Ale ufamy, że będzie im to dane na jesieni albo za rok. By z nadzieją, ufnością móc mówić o tym, że Chrystus jest ważny w ich życiu, w ich młodym życiu, w którym tak bardzo potrzebują Jego prowadzenia. Nie zamykajmy więc, drodzy, wiary w książeczkach, w
formułach, ale pozwólmy żyć wiarą innym poprzez nasze świadectwo. Poprzez to, że patrzymy do przodu, że mówimy z nadzieją o świecie i wierzymy, że Bóg w tym świecie prawdziwie jest obecny. Jako niedefiniowalny, ten, którego nie da się zamknąć w formułach i terminach, ale ten, który jest obecny w ludzkim życiu. Towarzyszy nam na naszej drodze, towarzyszy nam w tych wyzwaniach, przed którymi stajemy, jako 15-latkowie, 19-latkowie, jako ludzie dorośli, sędziwi, wciąż patrzący z nadzieją w przyszłość. Bo przeświadczenie o tym, że Bóg obecny jest tu i teraz i zawsze, jest właśnie cechą prawdziwej chrześcijańskiej wiary. Przydaj nam, Boże, wiary. Amen.